to ciężkie. O, a ja nie mam gdzie postawić. Hejka, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tu się już nagrywa, a ja tu stękam. Uch, to było ciężkie. Słuchajcie, zaczniemy od holu, bo chcę to po prostu szybko rozpakować, a tyle co przyjechała, bo proszę bardzo, już 10:00. Nie pytajcie, ale rano zaczęłam od posadzenia jeszcze kilku cebulek, bo miałam i dopiero potem pojechałam na zakupy. Słuchajcie, byłam w Pepco. Poszłam do Pepco. A, wiem, czy ja kupiłam? Nie wiem, macie czasami tak, że idziecie po coś i nie kupicie? Kupiłam, miałam w rękach. Dobra, w każdym bądź razie to były worki na śmieci. Prowodyle tego, że kupiłam inne rzeczy. Kupiłam Emily takie getry. 122 rozmiar. Dobra, nawet, że się rozciągają. 12 zł, takie z napisami. Mam nadzieję, że suszarka ich nie spierze. Bo wiecie, jak są takie gumowe, różne... To jakieś miśki, o, pies za drzwiami. Chodź, figurku, chodź. Albo ci łapki zmarzną. Dobra. To mi pralka po prostu jest skleja. Znaczy, nie pralka, po prostu suszarka. Tutaj wzięłam dla Emilii niespodziankę, wzięłam taki zestaw popitów, ona będzie je układać. Zobaczyła je u swojego kolegi Bartka, pozdrawiam, jeśli mama ogląda. I nie było wyprost. To wiecie, są tak dużo tych popitów gumowych i one, te dzieciaki muszą układać. Myślę, że to fajne, bo takie namyślenie, 20 zł, tu niby pisze 3+, żelatka, ale są różne kształty i trzeba będzie dopasować, żeby wypełnić całą tą taką tablicę, taką podstawkę. Myślę, że będzie chwilę zajęcia. Z Pepco wzięłam też kur na wujek. Ja wszystko w tym koszyku. Dwa razy takich mniejszych wieszaków dla Emilii. Tutaj jest ile ich w ogóle? 2, 4, 6, 8 sztuk za 5 zł. Spoko. Będę chciała powiesić jej w dwóch szafkach, żeby wiecie, to czasem szybko, bo ja jakbym, nie daj Bóg, zaspała, albo mnie nie było, żeby mąż wiedział, gdzie Emilię ubrać. 5 zł to przy kasie wzięłam już właśnie te rolki, bo Brian pytał wczoraj, nie wiem w końcu, czy znalazł, czy nie znalazł. On ma dużo czarnych rzeczy i mój pies nie ma sierści, Bogu dzięki, bo jak czasami widzę, czy kocią sierść, czy psią, to mówię, wola Boga, dobrze, że mój pies ma włosy i nie mamy sierści, ale mimo wszystko te czarne rzeczy, to wiecie, że łapią wszystkie warfosle, kurze i to wszystko widać na czarnych rzeczach. Nie widzę tych worków nieszczęsnych, co ja z nimi zrobiłam? Nie wiem, może w aucie zostały. Tu już spożywka, czyli dwa banany, buły, ja sobie zaraz zrobię kawkę, bo mam takiego trójkącika z jabłkiem. O takiego, posypany cukrem. Więc będę zajadać. Śmietana, 18, bo w ogóle już nie mam. Coś, co uwielbiam, hummus paprykowy. Przepyszny, jak nie jadłbyście z Biedry, to... Znaczy nie tylko z Biedry, bo wiem, że z Lidu też są. Także miam. To ja się tak ulizałam. Kiełbachę, bo będę robić... Duch mi się odwiązał. Bo będę robić bigos. Dziś naszło mnie na bigos. Mleczko. A jak ja sobie to wszystko tu poukładam, to dwa razy góralki, to tak, żeby chłopakom do szkoły coś tam włożyć. Emilia chodzi jeszcze na tą nieszczęsną stołówkę, nie wiem jak długo, ale mówię nieszczęsną, bo ona tam praktycznie nic nie je. Dwie połówki chleba, kupuję w połówkach, bo jest mi wygodniej, nie otworzą, nie rozedrą i nie schnie mi tak jak jest cały, to wiecie, dzieci tu tak rozedrą, byle jaki. O, są worki, żeby nie było. Mam, to moje pachnące. Z Pepco. Tu mam w ogóle ulotkę z Pepco. No, sieć. Kukurydza. Wiadomo, sprawa dla Emilki. Dwa razy wkład. Biorę teraz te mniejsze. Już teraz mogłabym wziąć chyba większy. Bo przedtem te większe to się topiły, a nie wypalały. Sobie włożę do auta i będzie ze mną jeździło. Jak będę jechać do mamy, to sobie wstąpię. Dam moich chłopaków na cmentarz. Kapusta kiszona, tak jak mówiłam, będę robić bigos, ale będę robić bigos w termomiksie, to jest szybka sprawa. Mam nadzieję, że znowu nie przypalę gara, bo ostatnim razem przypaliłam, Ela mnie tu ratowała. Pietruszka, bo mówię wam, że moja pietruszka to... No nic z tego nie wyszło. Lubella, czyli mąki, manki.
leć. Ja wam mówię, że ja odkąd mam Thermomix, to ta mąka to tak schodzi. Ja w życiu przez rok takiej ilości mąki nie wykorzystałam, jak w tej chwili, odkąd mam Thermomix. Rosołki miałam robić przyprawy, nie? Zaraz ją zrobię. Nie ma. A, czegoś nie mam znowu. Kurde, nie pamiętam, czego nie mam. Zaraz sprawdzę, jeszcze dzisiaj ją zrobię, bo mam ususzone moje warzywka. W ogóle to bym ususzyła już następne. Mhm. I nie wiem, czy dzisiaj nie włączę tej suszary. Przyprawy do nuggetsów. Gałka muszkotałowa. Karma dla psa, bo zapomniałam, a nasz pies je taką, gdzie kupuję ją w sklepie zoologicznym, ale muszę się poratować czymś. I tu kupiłam już tym razem dla mamy imbir, bo ja mam i polecam wam do herbatki, fajnie. Robi robotę, całkiem inna. Jeszcze teraz będziemy spiły te jesienne herbatki z goździkami, malinkami, pomarańczami. Słuchajcie, to będzie miodzio i jeden napój dla mojej Emilii. To jest tyle z tymi zakupami. Ceny szaleją, masakra, normalnie nic nie kupisz i jest. Wczoraj byłam też jeszcze w Action, to już wam od razu pokażę, bo widziałam, że gdzieś to tu jest. O tu. Action. Wzięłam sobie, tak jak mówię, takie kółeczko. Ej, słuchajcie, to by można było zrobić normalnie. Tylko oni to jakoś tak mocno zbijają, prasują chyba, nie? Na pewno by było można zrobić, bo to jest mocno związane. No ale dobra, wzięłam kółeczko. Co by robić mój bukiet na drzwi, wianek? I tutaj dla tych dziewczyn, które wygrały ostatnio, wzięłam dwa długopisy zamiast pomadek, słuchajcie, bo te pomadki wszystkie to były takie beznadziejne, że gdzieś mi się nic nie podobało, albo mnóstwo brokatu, albo jak już próbowałam, to się kleiło tak, że myślę, nie, dobra, bo mnie jeszcze będą przeklinać, miało być miło, a zrobi się badziewie, więc wzięłam naprawdę bardzo ładne, te długopisy mają takie ładne kuleczki, jeden do jednej, drugi do drugiej, oprócz tego mają tusze do rzęs, tak jak mówiłam, uzbrójcie się w cierpliwość, obiecuję, że wyślę, ale potrzebuję dnia. I nie obiecuję, ale tak bardzo chciałabym zrobić to jeszcze w tym tygodniu. Dobra, idę robić kawę i odzywam się za chwilę. Śniadanie, bo jestem tak bardzo głodna, że normalnie ja nie wiem, czy te chłody tak wpływają na mnie. Bułeczka, której praktycznie nie widać. Jajo sadzone i ser, który się fajnie rozpłynął na nim. Pomidory moje ukochane. Ja słuchajcie, będę bardzo, bardzo tęsknić. Tak, tak, ty też chcesz powiedzieć dzień dobry. Powiedz dzień dobry. No i papuga. Chomiki też już jedzą. Bardzo tęsknię za moimi pomidorami, bo po prostu uwielbiam. Tutaj wzięłam mój notes, bo muszę ogarnąć parę spraw, żeby o niczym nie zapomnieć. Tak, ja mam piórnik. A tutaj zamawiałam Brianowi książki i przy okazji, żeby nie płacić za przesyłkę, wzięłam coś dla mojej Emilii, czyli takie po prostu zeszyty do ćwiczeń z różnymi zadaniami, co by jej się nie nudziło. I będzie dziewczyna moja rozwiązywać, już wczoraj zobaczyła, cieszyła się, już coś tam z Filipem poćwiczyła, także ja zajadam. Jeśli coś jecie, to smacznego. Kochani, usiadłam sobie chwilę z tym moim notesem, żeby przejrzeć, co tam, gdzie tam, bo zaczynają mi się nakładać, nawarstwiać różne rzeczy. I powiem wam tak. Byłam w Pepco, to zobaczyłam tam taki stolik, mały, taki nieduży, brązowy, drewniany, na nogach metalowych. Były też inne takie z... W środku była pufa, a one były całe złote i u góry było lusterko. Zresztą wstawię wam za chwilę tutaj przebitkę, bo bardzo, bardzo mi się spodobało. W ogóle muszę przeglądać to Pepco tak na spokojnie. Może zrobię wam przegląd też, bo fajne rzeczy są. I o co chodzi? Ja chciałabym właśnie taki kącik urządzić. Zresztą pokażę wam gdzie. Chodźcie, przejdziecie się ze mną, tak? Chciałabym sobie właśnie urządzić moim... O, tam, tak wam pokażę, tu chciałabym właśnie mieć stolik koło mojej biblioteczki, o, w tym miejscu, tu jest już okno, ale jakbym wam tak odsunęła, o tak, więc chciałabym właśnie postawić stolik na, koło grzejnika, tam na ziemi i obok mieć taki fotel, wiecie, tutaj książeczka, fotel, lampeczka i byłoby... ale lampka taka zwykła, nocna, albo jeszcze fajniejsza była taka stojąca, wiecie, kurde, w IKEA są takie świetne, bardzo mi się też podobały, zresztą z lampką to by nie było problemu, bo i starą, na starociach by wygrzewała i właśnie tam taki kącik do czytania, wiecie, jakiś pled położyć i fajnie by to wyglądało, tak mi się marzy, taki jest plan. I kolejny plan to jest taki, żeby w pialni mojej, naszej, zrobić biurko z takim starym krzesłem, słuchajcie, z takim naprawdę
tego skąd tego kasy na to, ale mi się marzy, wiecie, że ja jak sobie coś upierdzielę, to ja to muszę mieć. I tak mi się właśnie planuje. Tak jeszcze bardzo, bardzo cały czas próbuję przemówić, nagadać mojego męża na to, żeby postawił mi przynajmniej kozę w tym salonie, jak już nie chcę tego kominka, to właśnie kozę, to by było pięknie, to by wyglądało po prostu genialnie. A jakby tak zapalić wieczorkiem, obejrzeć jakiś fajny filmik właśnie i ta koza by sobie tak meczała. No, pykało to drzewo w tej kozie. Wiem, ja wiem, że się kurzy, że się nosi, że się ten, ale ten klimat, dziewczyny, to by było po prostu coś genialnego. Tak mi się normalnie marzy. A w ogóle to dzisiaj jeszcze muszę wziąć i tak, obciąć lawendę, bo już jest 14, a do połowy września był czas. Obcinacie w ogóle lawendę? Ja obetnę ją. Tak niedużo, bo ona kwitnie, tak słabo kwitnie. Drugie kwitnięcie było bardzo słabe. Ale właśnie chcę ją obciąć. Kolejna sprawa to mąż wyciął starą czereśnię, która miała bardzo dobre owoce, ale bardzo mało, a ostatnimi czasy to miała tylko choróbska, więc po prostu ją ściął, bo ja też mówiłam, że ten. Wytnę na pewno też rajską jabłoń, bo ona mi się ani w ogóle nie kwietnie, ani no. Śmieci mi się tylko z niej i zajmuje mi miejsce. Chcę zrobić taki przegląd tego ogródka i powycinać to, co już mi się nie podoba, co się nie sprawdziło, co nie ma racji bytu po prostu. Powycinać, a wiosną ruszyć od nowa i zrobić już tak, jak ja chcę. Poza tym to plan jest jeszcze taki, że u Emilii w pokoju to już jest normalnie Saigon taki, że muszę przejrzeć te wszystkie jej zabawki, ubrania i po prostu oddać, spakować, żeby tam zrobić taki porządek, żeby ona wiedziała, gdzie co ma, bo już dzisiaj zaczynają pisać, słuchajcie, literkę O w zeszycie, w cienką linię, więc zobaczymy, czy mam kciuki za nią mocno, trochę denerwowała, ćwiczyła, ale raz zaczyna dobrze, o, innym razem zaczyna od, że tak powiem, dupy strony i to o tak wyjdzie raz lepiej, raz gorzej, no ale to jest przecież zerówka, tak spokojnie. Mój Brian bardzo ładnie pisał, słuchajcie, on był leworęczny, ale naprawdę miał piękne pismo. I teraz to już wiadomo, no nie? Że już nic z tego pisma nie zostało, bo Filip miał od razu taką magisterkę, on tam nie przykładał uwagi do tego i zresztą ich wychowawczyni, która prowadziła ich 1 do 3, też nie zwracała bardzo uwagi na pismo. Miała gdzieś inne priorytety i tak jak u Briana była bardzo było pilnowane pismo, pani potrafiła poprawić każdą literkę J, kropeczkę nad I postawić. Tak tutaj było całkiem inna waga, całkiem inny nauczyciel, no i inaczej prowadziła, także tak czy siak obydwoje piszą jak doktorzy. Słuchajcie, ja się śmieję, że ja bym się chyba nie wyczytała po nich, nawet mąż kiedyś mówił, że po Brianie się nie jedzie wyczytać. Najważniejsze, że to oni się po sobie wyczytują i oceny mają naprawdę bardzo dobre, jestem zadowolona. A no, pismo poszło i było, nie? Dobra, idę i chyba oberwę moje jabłka, bo zaczynają, nie wiem jak u Was, ale zaczynają u nas gnić na drzewie. Tak samo jest z gruszkami u mojej mamy, że większość z nich zgniła po prostu na drzewie. Więc trzeba się za to zabrać, nie wiem, potnę je chyba i zamrożę, żeby mieć na kompot, bo lubimy z mężem właśnie do na przykład niedzielnego obiadu mieć kompocik. Także lecę, a jeszcze umyję podłogi. Słuchajcie, przekłamuję kolor, ale to nic, nieważne. Wyszedł spory garczek. Ja naprawdę mówię, że te porcje są naprawdę spoko do 4 osób normalne. Ja sobie tu ubrałam, żeby spróbować i za chwilę będę konsumować, ale już Wam powiem, że jest bardzo dobry. Lubię i bardzo, bardzo szybki. Tylko tyle, że muszę sobie kupić jakiś, nie wiem, słuchajcie, odwrócę się i pogadamy.
Muszę kupić sobie jakąś świeczkę, taką ładną, zapachową, bo tak jak się gotuje teraz, wiadomo, mój gar stoi tam. Nie ma tam tego pochłaniacza, który stoi tu. Mogłabym przenosić ten garczek i kłaść na mojej płycie, ale boję się o tę płytę, żeby nie pękło, bo jednak to jest ciężar. A jak doładuję jeszcze takiego bigosu, to wiecie. Więc ten zapach się roznosi po całym domu i chciałabym, tak, jeszcze póki co to otwieramy okna i cały czas jest otwarty taras, drzwi na taras w ogóle, to żeśmy spali jeszcze dzisiaj przy otwartym oknie i było w porządku, znaczy mężowi tyłek zmarzł, bo to on spał przy oknie, a jemu się nie chciało wstać, ale właśnie jakąś świeczkę zapachową, więc jeśli macie już taką jesienną, słuchajcie, cynamon te sprawy, to mi dajcie znać. W ogóle to marzy mi się zmiana zasłon. Mamy ciemne zielone, a ja chodzą za mną takie beżowe, coś takiego delikatnego, kremowego, żeby rozświetlić, rozjaśnić ten dom na jesień, zimę. Byłam też w Pepką, powiem Wam, że ludzie, jakie są drogie poszewki, za jedną poszewkę 17 zł. No nie, przynajmniej te kolory, co mi się podobały, bo na przecenie są, jeśli szukacie, to na przecenie, przynajmniej u nas, są za 7 zł te granatowe. Też mi się marzył jakiś czas temu granat, ale jednak teraz wolałabym coś jasnego. Więc właśnie, jeśli będziecie gdzieś widzieć takie jasne poszewki na poduchy, to mi powiedzcie, bo chciałabym kupić właśnie jasne zasłony i jasne poszewki, żeby to tak rozjaśnić. A teraz zabieram się właśnie za te moje podłogi, ale powiem Wam jeszcze, że w kina wchodzi Zoo za film. Jest też Iluzja i tak sobie myślę, że może byśmy odpalili z mężem kino, tylko że no ciężko, te weekendy to są takie, ale myślę, że w sobotę może by nam się udało wyjść razem, bo brakuje tych wyjść. Ostatnim razem, jak Wam mówiłam o tym, że idę do kina, to nie poszłam, pochorowałam się i oddaliśmy bilety tej Natalii naszej, która opiekowała się naszym domem podczas nieobecności naszej, czyli jak wyjechaliśmy na wakacje, która też posprzątała nam cały dom, więc ona poszła za nas do kina, a ja teraz chciałabym iść właśnie na tą Zołzę albo Iluzja. Iluzja to jest film tam, poczekajcie, Buzek, jak ona ma na imię, zapomniałam, Boże, jak ona miała na imię? Agata? Chyba Agata Buzek, ona gra właśnie w tym filmie i tam jest właśnie historia, jak to z dnia na dzień nagle znika córka i matka za wszelką cenę stara się ją odnaleźć, więc jeśli, to jest dramat w ogóle, więc jeśli nie oglądałyście, to zerknijcie, może i Wy wyjdziecie do kina, obejrzycie, a potem mi powiecie, czy warto, czy nie warto, a ten Zołza, no to z Kożuchowską, na pewno widziałyście nie jedną reklamę, też myślę, że zabawne, też takie perypetie, ja lubię takie rzeczy, więc muszę zerknąć, jak to w naszym kinie, no a jak nie w naszym, no to takie mała przejażdżka do kina, jakieś 20 km od nas, 30, to też by była fajna sprawa, żeby wieczorem wyjść bez dzieciorów, nie? Dajcie znać, czy kiedy ostatnio byłyście w kinie ze swoją drugą połówką albo koleżanką. Emi, chyba Ci muszę pomóc, co? Samemu nie idzie, ale zobacz, co Ci przyniosłam. Proszę. Przygrychę. Co to jest? Bananki i jabłka? Gruszka. Lubisz gruchę, no nie? Dobra, a troszeczkę Ci pomogę, ale Emila, nie wszystko, ok? Patrzcie, to są spinki. Gumki. Gumki, pierścionki. Bransoletki. Cuda, słonie. Konie, słonie. Będziemy układać, nie? Zrobimy sobie takie pary. Tak, i mi się cuda tutaj, bo chodzi o to, że ja rano nie mogę znowu znaleźć dwóch takich samych spinek, no a tutaj będzie ciężko znaleźć, więc szukamy, jest, Emila. Parka! Parkę znalazłaś? Brawo. O, elegancko. I tak właśnie je złożymy razem, będzie rano szybciej. Ale tego dużo, jak w sklepie. No i jeszcze te zabawki. Ogarniemy. Nie? Pomożesz mi? Ja tobie i lecimy z koksem. Ja zamiast składać pranie i sprzątać, maluję z dzieckiem kwiatki, ale czad. Jaki piękny Ci wyszedł. Dawaj, żółty z czerwonym. Żółty. A czego lewą ręką? Halo? Ale to... że masz... Emilia, o jaki fajny kleks Ci wyszedł. Ale musisz mniej farby dawać. No, piękny. Ale arcydzieło. Jaka staranność, jakie skupienie. Ale to odmóżdża. Normalnie to jest tak przyjemne,
takie mamranie, papranie, bo nie, ty to wiesz. A my tutaj sobie troszkę porysujemy, a co? Bardzo ładne ci to tło wyszło, Emilia, wiesz? Normalnie kwiatki, normalnie takie same jak tam. Idealne, po prostu jeszcze musimy trochę zielonego tu zrobić. I będzie pięknie, nasz wspólny obrazek, nie Emila? Nie. Małe włosy, znowu bym zapomniała, słuchajcie, ja przycięłam swoją lawendę, nie wiem. Czy wy też teraz to robicie? Ona kwitła, ale ją przycięłam. Emilka, jak ładnie! Ślicznie, dziecko. A co twojego dodałam? Listki dodałaś, pięknie. Dajcie znać, czy obcinałyście, czy obcinacie, w ogóle robicie drugie cięcie. Ja zrobiłam, zobaczymy, czy znowu wiosną się nie będę martwić, czy to w ogóle odbije, ale tak delikatnie przycinałam tym razem. Słuchajcie, mam sprawę, odzywam się, bo przed chwilą byłam przeglądać moje kwiatki na tarasie i wiecie co? Mam mączlika. Ja tego mączlika, to są takie maleńkie, na pewno wiecie o czym mówię, to są takie maleńkie muszki, które oblepiają taką klejącą mazią kwiatki i one potrafią siedzieć jedna na drugiej, dosłownie jedna na drugiej, tak bardzo. No i wiadomo, one niszczą roślinę, kwiatek przestaje kwitnąć, przestaje rosnąć, no i oczywiście może doprowadzić do tego, że kwiatek umiera. Mi już nie chodzi o te kwiatki moje balkonowe, które tam są, ale ja mam też z domu kwiatki wyniesione na taras. I teraz, jak ja widzę, że te cholery latają, a ja walczę z nimi już dobre 2 tygodnie i one nadal latają, nadal żyją, nie wiem czym je zwalczyć. Miałam już agrikole, miałam namszyce i miałam jakieś tam łagodniejsze, które są po prostu bio i to nic nie dało. Jeśli macie jakiś sposób właśnie na te białe mączliki, dajcie mi znać, bo ja chcę wnieść moje kwiaty do domu, moje kwiaty domowe do domu, moje doniczkowe kwiaty. I boję się, że ja sobie po prostu wniosę to dziadostwo do domu i będzie to wszędzie fruwało, a ja mam kwiatków bardzo, bardzo dużo. I teraz nie wiem, na pewno będę musiała je przesadzić, bo musimy się liczyć z tym, że wynosząc kwiatki doniczkowe na taras, możemy sobie przynieść czypawice, możemy sobie przynieść mrówki, możemy sobie przynieść jeszcze inne gady, które zamieszkają w naszych doniczkach, w naszych kwiatkach, albo ukryją się gdzieś pod listkiem. Emilia sobie układa te gniotki, co Wam pokazałam rano ze sklepu. Więc tam coś do mnie woła. Także jeśli już wiecie o czym mówię, jeśli udało Wam się zwalczyć jakoś te robale, muchy paskudne, to mi dajcie znać. Tu zaraz Wam pokażę. O, widzicie? Latają. O, przeleciało to dziadostwo. O. O to właśnie chodzi, że jak poruszam, to słuchajcie, one są wszędzie. No, widzicie? Ty je zapijałaś? Nie, tych maleńkich nie złapiesz. One siedzą nam i wyjadają nam. Mama, nie, złapałam cały pojemniczek. Tak, Emilia, ale one są już na warzywach, na wszystkim są te diabły. O, tu siedzą, widzicie? Jest mnóstwo, oblepiają roślinki. Było tak ładnie, słonecznie, ciepło, ja po Emilii byłam w koszulce, ale słuchajcie, teraz zaburchało się, zrobiło się ciemno, nie wiem, czy znowu nie będzie padało. Więc co zrobić? Na takie rzeczy nie mamy wpływu. Moja lawenda jest obcięta. Zniosłyśmy też ten obrazek Emilii, on schnie. Emilia stwierdziła, że podaruje go sąsiadce, więc okej, okay, niech będzie, że to sąsiadki. Ona już teraz sobie siadła, o tupie, do zadań, więc idę do niej. Niech ćwiczy tą rękę. Jak to nie wiesz, gdzie jest ołówek? Jakbyś odnosiła na swoje miejsce, to też by było. A zawsze był na stole i poszedł gdzieś. Dobra, dzięki wielkie za dziś. Siadam do niej, żeby nie narobiła głupot w tych lekcjach, a potem siadam i montuję Wam film. Nie narobisz głupot. Słuchajcie, jeszcze jest takie pytanie do Was, czy... Ja tak myślę, bo coraz później mi idą te vlogi. Może by jednak nagrywać jednego dnia, a puszczać od 8 rano. Dajcie znać, czy Wam odpowiada to, że jest film koło 18, czy jednak wolałybyście, żeby był na kanale już tak gdzieś... 9 rano, 8-9 rano. Musiałabym to przemyśleć, przekombinować, jakby to zrobić, żeby było dobrze. W każdym razie wypowiedzcie się na ten temat. Czekam na Was. Do zobaczenia w komentarzach. Buziaki i widzimy się już w piątek.